Drodzy Państwo, to jest szczególnie wzruszający moment, bo 740-lecie naszego kochanego miasta, bo myślę, że wszyscy ludzie, którzy dzisiaj zdecydowali się na przyjście do tego budynku, sceny na Starówce, są przekonani o tym, że Żory są pięknym miejscem do życia, są miastem, które się wspaniale rozwija i jesteśmy z niego dumni. I chodzi o to, żeby tę dumę przekazywać także innym poza nasze miasto. Inicjatorem powstania żorskiego hejnału było Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. Stało się to 40 lat temu, tak? Tak, pan Henryk potwierdza. W 1972 roku został rozpisany konkurs. Jednym z uczestników był mieszkaniec naszego miasta, pan Alfred Paszenda, z zawodu nauczyciel muzyki w szkołach średnich muzycznych Raciborza i Rybnika. I to właśnie jego utwór stał się hejnałem Żor. Bardzo proszę państwa o powstanie. Wysłuchajmy hejnału. Żorskie Bractwo Rycerskie działa od 5 lat pod nazwą Wolna Kompania Niezdobytego Grodu. Bractwo umiłowało sobie czasy XIII-wieczne i stara się odtworzyć klimat i historię tamtej epoki. Członkowie kompanii szyją stroje, robią broń. Przed chwilą szef Jakub Dranc powiedział, że ma na sobie 50 kg, nie mówiąc o ciele. Także mogą sobie państwo wyobrazić, jakie ciężkie te stroje są. Za chwilę także przekonamy się o tym, jak wspaniale zaprezentuje się bractwo nasze żorskie, rycerskie, które się nazywa Wolna Kompania Niezdobytego Grodu. A przy okazji powiem państwu tylko, że członkowie są ludźmi, którzy po prostu robią to z pasji. To jest najwspanialsze. Trenują w czasie wolnym, ćwiczą walkę na miecze, fascynują się także tańcem średniowiecznym. Jakub Dranc to pomysłodawca tej kompanii i naprawdę robi to z wielkim sercem. Zapraszam. Witam serdecznie państwa, witam szanownych gości oraz mieszkańców tego miasta. Drodzy państwo, rok 1272, wspaniały rok, który spowodował lawinę zmian miejsca, w którym mieszkamy. Czy tak było? Nikt nie może powiedzieć, że wie. Nikt z obecnych nie żył w tamtych czasach, dlatego możemy tylko przybliżać tamte czasy, bazując na źródłach. To właśnie propaguje przez pasję Wolna Kompania Niezdobytego Grodu, Poczet von Leiningen, jak się nazywamy. Dzień Świętego Macieja to dzień, w którym sporządzono dokument podnoszący rangę wsi rycerskiej do rangi miasta obronnego, jakim stało się Sari. Ale czy ktoś zastanawia się dziś, dlaczego Dzień Świętego Macieja to 24 lutego? No przecież Dzień Świętego Macieja tak naprawdę przypada na 14 maja. Drodzy państwo, to właśnie historia nam tłumaczy, że starokatolicy, luteranie uważali, że Dzień Świętego Macieja przypada na 24 lutego. Dlatego ten dzień jest dla nas ważny, ponieważ historia nam mówi, jak to się stało. Na wiele niezrozumiałych sytuacji odpowiedź daje historia, bo historia jest przepowiednią przyszłości, bo mieszkamy w miejscu, które 740 lat temu dało początek
czasom teraźniejszym. Drodzy Państwo, my, mieszkańcy Żor, bo takimi ludźmi jak ja jesteśmy z tej grupy, jesteśmy pasjonatami. Robimy to tak naprawdę tylko dlatego, że lubimy te czasy, że kochamy to, co robimy. Jesteśmy w stanie o tym cały czas mówić, rozmawiać na ten temat, uczyć się. Nie, że nam ktoś każe, że musimy, że nam ktoś za to płaci. Dlatego, że to lubimy, dlatego, że nas to pasjonuje, że to jest nasze życie, bo tak naprawdę po części jest to styl życia. Dziękuję ci. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę prezydenta miasta Żory, pana Waldemara Sochę. Chciałem serdecznie podziękować, jako że pan nas przez wiele lat rozumiał. Wiele żeśmy otrzymali pomocy od pana, jak i od miasta. Wiele zrozumienia, ponieważ grupa rekonstruktorów nie zawsze jest rozumiana. Grupa rekonstruktorów to nie zawsze grupa, która wszędzie występuje. Jest to grupa ze swoją pasją. Chcieliśmy podziękować za to, że tyle lat mogliśmy się rozwijać i możemy nadal. Chcieliśmy serdecznie podziękować od siebie, od mojej grupy, za to, że możemy być w mieście i często robimy to, czyli reprezentujemy nasze miasto. Jeżeli pan pozwoli, serdecznie dziękuję i życzyłbym sobie oczywiście całe miasto. Civitas Sali! Bardzo dziękuję za ten niezwykły prezent. Faktycznie takiego prezentu, który symbolizuje to, co wydarzyło się 740 lat temu, czyli powstanie obronnego miasta, jeszcze nie mam. Poniekąd pewnie mnie przyszło też pełnić funkcję dowódcy obrony miasta. Tak prawo stanowi. Prezydent jest szefem obrony cywilnej w mieście. Także gdyby w tych czasach coś się wydarzyło, to jestem już uzbrojony. Szanowni Państwo, jak to mogło wyglądać 740 lat temu, kiedy nasza miejscowość otrzymywała prawa miejskie, zobaczyliśmy. My to już znamy też z historii. Wszyscy tutaj, sądzę, jesteśmy pasjonatami naszego miasta. A to, co wydarzyło się, proszę Państwa, 40 lat temu, czyli wielkie obchody w naszym mieście, to jest wydarzenie, które mnie utkwiło w pamięci jako takie wielkie wydarzenie, pierwsze, największe wydarzenie, które przeżyłem osobiście. Miałem wtedy rocznikowo 10 lat, czyli już wystarczająco dużo, żeby świadomie przeżywać takie uroczystości. I myślę, że tutaj większość osób, a może nie, teraz patrzę, jest wiele młodych osób, ale bardzo dużo osób przeżywało te uroczystości sprzed 40 lat. To był, pamiętamy, moment zwrotny w historii naszego miasta. I to pod wieloma względami, proszę Państwa. W 1972 roku, kiedy miasto obchodziło 700 lat, Żory zaczęły się gwałtownie rozwijać. Przez następne 10 lat liczba mieszkańców miasta, jak pamiętamy, wzrosła ponad 10-krotnie. Tak, ponad 10-krotnie. To przecież nigdy się nie zdarzyło wcześniej w naszej historii, żeby przeżywać tak gwałtowny rozwój. To był rozwój, my teraz to wiemy, nie do końca zrównoważony. Przybywało nowych osiedli, przybywało bloków, przybywało mieszkańców, ale brakowało innej infrastruktury. Nie tylko mam na myśli tę techniczną infrastrukturę, ale to było miasto, które nie miało dostatecznie rozwiniętej sfery kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, sportowej. Następne 10 lat to były czasy niełatwe i dla całej Polski, i dla miasta był to czas raczej, powiedzmy sobie szczerze, stagnacji. I w 1990 roku, kiedy nastąpiła restauracja samorządu terytorialnego, wróciły dobre czasy dla naszego miasta. Miasto zaczęło się przekształcać, modernizować, zaczęło nadrabiać to, co straciło przez poprzednie dekady. Powstało wiele instytucji, których brakowało miastu. Zaczęło
miasto w moim odczuciu dojrzewać. Miasto, które zyskiwało charakter, miasto zaczęło zyskiwać wtedy swój charakter, swój bardzo wyraźny charakter. Powstało wiele instytucji, które zaczęły organizować naszych mieszkańców, pomagały im realizować ich pasje, ich marzenia. Jedną z takich instytucji, która zaczęła swoją działalność już bardzo wcześnie, bo 45 lat temu, było Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. Dzięki temu towarzystwu całe miasto nasze, jestem o tym przekonany, przygotowało się do obchodów wielkiej rocznicy 7 wieków istnienia naszego miasta. Ja się zetknąłem z pierwszymi informacjami na temat naszego miasta właśnie w dokumentach, w wydawnictwach Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. To była wielka, kolosalna praca zrobiona, zebranie tylu informacji, zbadanie tylu dokumentów, przekazywanie, rozpowszechnianie tych informacji mieszkańcom. Trudno przecenić znaczenie tego, co dokonało Towarzystwo Miłośników Miasta Żory w tamtym okresie. I od 45 lat Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest czymś w rodzaju, myślę, duszy, sumienia naszego miasta. Jest to towarzystwo, które skupia miłośników. Miłośników, czyli osoby, które kochają miasto. Miłość do miasta to jest miłość bezinteresowna, miłość szlachetna. Przecież nie oczekuje się nic w zamian. To jest miłość, której poświęca się swój czas, swoje siły. I są tutaj osoby, które, popatrzcie, jakie były wierne, już od 45 lat poświęcają dużą część swojego życia towarzystwu i przez to oczywiście naszemu miastu. Dzisiaj chcemy wszystkim tym osobom, które i wtedy, 45 lat temu, i w późniejszych czasach dołączyły do Towarzystwa Miłośników Miasta Żory i budowały duszę naszego miasta. Panie prezesie, mogę prosić tutaj do mnie. Czterdziestopięciolecie to nie jest jeszcze taka okrągła rocznica, jak na przykład 50 lat, które żeśmy obchodzili wczoraj, 50 lat twórczości artystycznej Lotara Dziwokiego, ale myślę, że jest to świetna okazja, żeby przypomnieć całemu społeczeństwu rolę, znaczenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, to, co dla naszego miasta zrobiło i 45 lat temu, i robi współcześnie. Rola w odnajdywaniu, w zapisywaniu i w rozpowszechnianiu historii jest trudna do przecenienia. Chcę za to towarzystwu, wszystkim członkom na ręce pana prezesa gorąco podziękować. Panie prezesie, z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Żory składamy wszystkim członkom i współpracownikom serdeczne wyrazy uznania i szacunku dla twórczej i pełnej pasji pracy oraz podziękowania za zaangażowanie włożone w badanie i dokumentowanie historii naszego miasta oraz kultywowanie jego tradycji. Tym razem postanowiłem wręczyć takie prezenty, które myślę będą bardzo praktyczne i ułatwią pracę towarzystwu. Panie prezesie, proszę przyjąć również te upominki. I w tym właśnie momencie uświadomiłem sobie, że są to prawdziwe urodziny. Są goście. Były życzenia, były prezenty, będą występy jakieś artystyczne, no i tort ponoć urodzinowy jeszcze będzie. Jak na początek to całkiem nieźle. Ponoć nie będzie alkoholu, ale to tylko dlatego, że zabrania na to, tutaj kierowniczka mi mówiła, ustawa o zgromadzeniach, ale tak chyba byłoby, jakby nie było tu na sali, to by może inaczej było.
Ja już to kiedyś na tej sali powiedziałem, powtórzę raz jeszcze. Wedle mnie, tak mnie uczono, podziękowania powinny składać się z trzech podstawowych elementów. Po pierwsze, powinny być szczere, po drugie, bezpośrednie i po trzecie, personalizowane. W tym właśnie wymiarze, w takim duchu, chciałem serdecznie w imieniu wszystkich nas tu obecnych członków towarzystwa i sympatyków naszych złożyć podziękowanie. Panie prezydencie, panie pośle, panie przewodniczący rady i szanowni koledzy z Muzeum Miejskiego. Serdecznie wam dziękujemy za życzenia. Jesteśmy jednym ze starszych stowarzyszeń na terenie miasta. 45 lat istnienia to długi czas, ale to też czas dzięki, przeżyliśmy to dzięki tylko członkom naszego towarzystwa. Gdyby nie oni, to towarzystwa by nie było. Za to im serdecznie dziękuję. Dziękuję również tym, którzy powodują, że ta współpraca i ta działalność jest prawidłowa, na prawidłowym torze. Prezydentowi miasta, jego wydziałom, szczególnie Wydziałowi Edukacji. Dziękuję Radzie Miasta, dziękuję Muzeum Miejskim, dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Bo nic tak nie determinuje do pracy, jak autentyczna, rzetelna, partnerska współpraca. Jeszcze jedno. Przekaz werbalny lub rzeczowy ma dla mnie większą moc motywacyjną niż na przykład premia finansowa. Chociaż od tego, jak o każdej reguły, są również wyjątki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pan prezes jeszcze będzie proszony, ale na razie chwila odpoczynku dla pana, żeby zebrać siły. Ponieważ już sam pan prezes też zapowiedział, że dziś będą występy artystyczne, bo to już chyba tradycja w Żorach, że podczas uroczystości związanych z urodzinami miasta mamy galę talentów. I to jest bardzo cenne. Znaczy wspaniała inicjatywa, panie prezydencie, panie przewodniczący Rady Miasta, że popieramy młodych, zdolnych artystów.